Siemaneczko. Maciej Rzychowski, Team SFD, Mini Cox. Dzisiaj z SFD zaprosiliśmy finalistę programu Love Island. Jest nim Piotrek Jakimczuk. Dla mnie to jest zwycięzca numer jeden, bezwzględnie kategoryczny. Jest to mój także najlepszy przyjaciel. I postanowiliśmy, że takie małe Q&A zrobimy z pytaniami od Was. Wybierzemy najbardziej przypałowe pytania i będziemy na nie po kolei odpowiadać. W międzyczasie sobie zrobimy jakiś tam trening, pewnie jakąś taką partię, żebyśmy mogli też normalnie rozmawiać, czyli na pewno nie nogi, łapę, barki, coś w tym stylu, nie? Wymyślimy, tak. Dobra, to co, lecimy się rozgrzać i jakieś pierwsze pytania wybierzemy. Padło takie pytanie, czy mieliśmy kiedyś spinę o dziewczynę? No, może Piotrek się rozwinie na ten temat. Czy mieliśmy kiedyś spinę? Kurde, kiedyś właśnie o tyle mamy fajną znajomość i o tyle mamy fajnie, że zawsze mieliśmy różne gusta, co? I różny gust do kobiet. I mi się kiedyś bardzo podobały blondynki a Maćkowi? Nie wiem jak jest teraz, bo Piotrek jest teraz z dziewczyną z czarnymi włosami, więc chyba mu się troszkę odmieniło, tak, ale tak. To ona raczej nie wpłynie na nasze gusta. Teraz zawsze już włosy takiego nie mają znaczenia, ale chodzi o ogólny typ urody. Kobiet mamy różne typy. Kiedyś jak chodziliśmy gdzieś tam po klubach na imprezy, zawsze żeśmy szli, były dwie dziewczyny i Piotrek zawsze wybrał tą, która mi się nie podobała. Nie podoba, tak, no. To było super. O, ja mówię, jaka fajna, ja pierdolę, jaka fajna. Mówię, co ty w niej widzisz? Mówię, tak, i zawsze, tak. I dało tak to. Zdziwienie. Jak to jest możliwe? Problemu o dziewczynę nigdy nie mieliśmy, nie? Zawsze żeśmy się tam gdzieś dogadali, nie? Umieliśmy się ją podzielić. Tak, tak. No, zawsze mieliśmy różne gusta, także to jest fajne też. I fajnie właśnie tak się dobierać też, bo nigdy nie ma spiny o kobiety. To powiem Wam, brakowało mi takiej porządnej siłowni, bo w programie no niestety nie mieliśmy takiej okazji. Było tylko kilka ketli, jakieś tam hantelki, no ale i tak dawaliśmy radę, biegaliśmy, coś tam próbowaliśmy podtrzymać, tak? Ja zawsze miałem ubaw, jak widziałem, bo ja każdy odcinek obejrzałem, w ogóle nie oglądam takich rzeczy, w ogóle nie mam telewizji w domu, od tego zacznijmy, oglądałem tylko ze względu na niego i zawsze miałem bekę, jak oni kręcili kardio, widziałem, że próbowali kręcić kardio i kurwa biegali wokół tego jebanego basenu. No, biegaliśmy, no ale wiadomo, no też się tak nie chciało, tak, było gorąco, były dziewczyny obok i wiesz jak jest, tak, także treningi były ograniczone. No. To dawaj jakieś gorące pytanie. Ale dzisiaj... Tutaj akurat nie będzie gorące, jak długo się znamy, to możemy na szybko odpowiedzieć i polecimy następne. W sumie to, kurwa, nie pamiętam. Znamy się bardzo długo, no tak długo, że już straciliśmy rachubę. Długo i intensywnie, tak? Widzimy się prawie codziennie, rozmawiamy codziennie, także... Ja to, on jak zadzwoni do mnie wieczorem, to czasami tam na WhatsAppie gadamy tam półtorej godziny. No tak, no. Jak jakieś dwie... No, tak. No, ale dobra, lećmy dalej. Czy mylą Was ludzie i czy były jakieś przypały z tego powodu? To jest dobre. No. Tak, bo było, mnustwo było takich chyba przypałów. Co chwilę, tak, nie? Ja kiedyś wchodziłem do solarium, bo bardzo dawno temu wchodzę do solarium i ta kasjerka mówi do mnie, o cześć, i mówi wchodź. Ja mówię, dobra, wchodzę, wszedłem do solarium, opaliłem się, wychodzę, no i dobra, dzięki, ja mówię, dzisiaj jakiś gratis dostałem, ale jeszcze wtedy nie byłem w programie, więc ludzie mnie tak nie rozpoznawali jak teraz i zdziwiłem się, tak? Na drugi dzień Maciek do mnie dzwoni i co to było? Dzwonisz do mnie i mówisz, co ty na mój karnet? Nie, to było tak, ona, dziewczyna do mnie z recepcji, a co ty codziennie się opalasz? Ja mówię, tak, kurwa codziennie, a to jak tydzień temu byłem, no nie? A ona do ciebie, jak tydzień temu, jak wczoraj, a to ja byłem wczoraj. Tak. No i wyszło, ja myślę, że ja dostałem po prostu jakieś super gratis opalanie ze względu na to, że tam chodzę, a to wyszło, że po prostu się pomyliła i myślała, że jestem Maćkiem. Nie? Mnóstwo było takich sytuacji, nie? No. Była się taka sytuacja, że gdzieś tam Piotrek jakoś z jakąś dziewczyną gadał, a ona jakoś tam po jakimś czasie pomyliła jego ze mną. Lota poszła na mieście, że to ja z tą dziewczyną pisałem. W ogóle była taka komedia, że chuj, afera, z tego powstała, masakra było, nie? Tak, tak. W ogóle często właśnie nas mylą. Teraz trudno sobie przypomnieć takie sytuacje, ale pamiętam, że bardzo często ktoś pisał i myślał w ogóle, że widział mnie na mieście, a widział Maćka. Tak. I było tak. Wiele takich sytuacji, naprawdę. Także... No nie wiem, coś w tym jest, tak? Bo jeżeli się takie ludzie mylą, ale... no to... Nie, dla mnie to jest miły fakt, że po prostu mam swojego sobowtóra, a on ma też swojego, nie? Zawsze będę, jak ty nie będziesz w stanie gdzieś wyjść, to zawsze ja mogę być i ciebie zastąpić, także... No, także tak to wygląda. Dawaj seryjkę. Jeszcze coś ze mnie zostało, co?
Wszyscy pytają, gdzie ja jestem, co ja robię, dlaczego zdjęć nie wrzucam. No słuchajcie, taki jakiś okres w życiu, nie? Bo miałem flow, nagrywałem, wrzucałem, trenowałem ostro, to się chciało. Teraz może bardziej się rozwijam w swoim życiu prywatnym, co nie znaczy, że zaginąłem, utonąłem i nie żyję, no nie? Jeszcze mój czas przyjdzie, także... Jasne, hejt był zawsze i zawsze będzie, to tak? Nie mówię akurat o hejcie, ale ludzie są zainteresowani, czy ja trenuję, czy nie, jak ja wyglądam, czemu zdjęć nie wrzucam. Ostatnio taką plotę w ogóle słyszałem, słuchaj, parę dni temu, że widziano gdzieś tam na mieście, że jestem jak kościotrup, że zachorowałem na raka. No mówię, hejt, zawsze ludzie będą krytykować, bo ludzie zawsze krytykują, zawsze tak będzie, ale... Słuchajcie, ze mną jest dobrze, trenuję, żyję. Jakieś tam jeszcze mam problemy z kolanem po niefortunnej operacji i dopiero, że tak powiem, jak naprawię to kolano, to znowu wejdę w taki ostrzejszy trening. Póki co to nie ma sensu pompować, że tak powiem, góry i tak jest pompowana, wystarczy, że powącham rysi i stan obok hantli, a bez sensu, żebym robił z siebie bociana, którym i tak już jestem. Przypomniało mi się jeszcze, że w programie, pamiętam, to Piotrek i inni faceci też nie mieliśmy sztangi, tak? Nie mieliśmy sztangi ani tego, to na barana braliśmy, na barana innych chłopaków, no. I przysiady. A to tego nie pokazali akurat. Nie mieliśmy sztang, mieliśmy bardzo mało sprzętu. No wiadomo, no, pojechaliśmy też tam na wakacje i to był program o miłości, a nie o trenowaniu. Ale sobie radziliśmy, także to było fajne, no, że taka współpraca. Tam też było wielu trenerów, także fajnie, daliśmy radę. No. Ja się skupiłem na bieganiu bardziej. Bieganie, drineczki. No. Dobra, ja może na początek wyjaśnię przed pytaniem, o co chodzi, bo nie każdy oglądał Love Island. Piotrka w Love Island pokazali tak, że ciągle stoi przed lustrem, poprawia włosy, pięknie się modli i zrobili takiego zrobili z niego trochę Kena, no, takiego nieprawdziwego. Zrobili kompozycję takich filmików, posklejali, że wszyscy śpią, ja włosy układam w nocy. Fakt, włosy zawsze muszą być ułożone, ale... Może no, pytanie, ale... Czy rzeczywiście tak. Tyle czasu poświęcasz w łazience i o co chodzi z tymi włosami? Przepraszam. No to co? No tyle czasu nie poświęcam, jak to było pokazane, wiadomo, no ale wiadomo, ja lubię też dobrze wyglądać, nie jakoś super, ale dobrze. A jeżeli chodzi o włosy, gdzieś tam mówiłem w programie, że są jakieś ścierki do włosów i to chyba o to chodzi w tym pytaniu. Stosuję takie produkty. Chodzi chyba o produkty, po których włosy dorastają. Tak, tak, i to chyba o to chodzi. Gdzieś tam mam w planach to wszystko wrzucić na swoim story. Dobra, powiem wam tak. Piotrek jest po prostu specjalistą, tylko że on się nie chce przyznać, on po prostu zęby na tym zjadł. On ma po prostu fazę. Fazę ma na produkty anti-aging, włosy, skóra, paznokcie, dbanie o siebie, on na tym zęby zjadł. I to już parę lat się, ale to już parę lat się w tym buja. Kiedyś to wszystko. A to taka ciekawostka opowiem, po prostu. Opowiem, podzielę się tymi wszystkimi radami, także... Ale nie spędzałem tyle czasu w łazience, jak było to pokazane. No. Słuchaj, my chyba więcej gadaliśmy niż co? Niż ćwiczyliśmy, bo zero progresu. Mi to w ogóle pompa cała zeszła, no nie? No, ja nie miałem. Słuchajcie, przedstawiłem wam Piotrka. Jeżeli byście na przykład chcieli, byśmy z Piotrkiem porobili jakieś, nie wiem, głupie, szalone pomysły, piszcie w komentarzach. Fikowe rzeczy, nie? Można by nagrać coś jeszcze więcej, gdzieś tam na miasto możemy pójść, coś, nie wiem, piszcie po prostu swoje propozycje, gdzieś pojechać, coś porobić, coś śmiesznego. My jesteśmy na otwarci, lubimy takie rzeczy, jesteśmy wariatami i mamy za dużo energii. Tak. Ja jestem za, ja się piszę, no, ciemno. Teraz więcej gadki niż treningu. Piotrka wam przedstawiłem. Z mojej strony bardzo dziękuję, dzięki za trening. Nie. Był mega, także... Was zapraszam do subskrybowania, lajkowania. Piszcie komentarze, co byście chcieli w następnych filmach, co byście chcieli, jakieś pytania może macie ciekawe. Najgłupsze pytania możecie zadawać. Taniec, może pytać ciebie. Ja nie umiem. No ja też nie. Dobra, Maciej Rzechowski, Piotrek Jakimczuk, Team SFD. Do zobaczenia.